90 tysięcy zgonów w ciągu roku następuje w UK wskutek złego odżywiania się. Najnowsze badanie wykazało, że aż 90 tysięcy zgonów w 2017 roku w UK spowodowanych było złą dietą. Eksperci alarmują, że na skutek złego odżywiania się na wyspach umiera niemal tyle samo ludzi, co na skutek palenia papierosów. Wyniki badania opublikowane w przeglądzie medycznym Lancet nie pozostawiają wątpliwości, Brytyjczycy masowo umierają na skutek tego, co jedzą. W 2017 roku zła dieta była odpowiedzialna za blisko 90 tysięcy zgonów w UK, czyli za niemal tyle samo zgonów, co palenie papierosów. W tym samym czasie na skutek palenia papierosów zmarło 96 tysięcy mieszkańców UK. Uboga dieta to niemal taki sam zabójca, jesteśmy tym, co jemy, mówi dr Ashkan Afshin, odpowiedzialny za przebieg badania. A co przesądza o tym, że Brytyjczycy mają coraz większe problemy ze zdrowiem na skutek diety? Grzechów w tym zakresie jest sporo. Regularne spożywanie czerwonego i przetworzonego mięsa. Wysokie spożycie słodzonych napojów gazowanych. Wysokie spożycie tłuszczów trans. Wysokie spożycie soli. Niskie spożycie mleka i innych produktów zawierających wapń. Niskie spożycie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Niskie spożycie warzyw i owoców. Niskie spożycie orzechów i ziaren. Niskie spożycie produktów pełnoziarnistych. Jak autorzy badania słusznie stwierdzili, od lat wiemy, że to, co ludzie spożywają, może ich zabić, ale, co niewiarygodne, kolejne rządy niewiele zrobiły, żeby coś z tym zrobić, w takich słowach skomentował wyniki badania Tom Fry z National Obesity Forum. Oficjalne statystyki wskazują, że mniej niż 1 na 3 dorosłych stosuje się do zaleceń NHS w zakresie zdrowego żywienia i jedzenia 5 razy dziennie owoców i warzyw. Z drugiej strony w Wielkiej Brytanii na potęgę otwierają się bary szybkiej obsługi, w ciągu ostatnich 4 lat przybyło 5800 nowych lokali tego typu. A wy jak oceniacie dietę Brytyjczyków?